Okej, chcę się z wami czymś podzielić. Na pewno wiecie, jak to jest, kiedy wyznaczacie sobie jakieś cele i robicie wszystko najlepiej, jak potraficie, angażując się w to na maksa, poświęcając praktycznie cały swój czas i energię, a efekty i tak nie są takie, jakie byście oczekiwali? Kręciłem odcinek za odcinkiem, Kolejne nagranie, kolejny montaż, kolejny tytuł, kolejny pomysł. Efekty słabe. Uczucie porażki jest chłopie. Nikt nie lubi czuć się jak przegrany. Potrzebowałem się zresetować. Spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Zastanowić się, co dalej. No właśnie, co dalej? Od dawna chcę podróżować i kręcić z tych podróży jak najlepsze filmy. Nie mam przekonania, że aby to robić, trzeba mieć dużo pieniędzy. Sam jestem najlepszym przykładem, że nie trzeba. Jeśli nie pieniądze, to gdzie jest problem? About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. We'll get away. This is what we waited for. Dobra, wystarczy tego pierdolenia. Decyzja zapadła. Zbieram ekipę i lecimy na miesięcznego tripa po wyspie Negros. Będziemy wam pokazywać najlepsze miejsca, resorty, sytuacje i wszystkie przygody, które nas tam spotkają. Nie mamy wielkich oczekiwań. Chcemy po prostu poczuć wolność. Nie jeździłem autem 5 lat. Nie wiem, dlaczego pokazuję znak PiS, ale nieważne, nie jeździłem autem 5 lat. Jestem mega podekscytowany, nawet lekko poddenerwowany. Lecimy. Dziękuję. Dziennik pokładowy naszego tripa. Dzień pierwszy, godzina druga. Udało się znaleźć darmowe jedzenie w Boss Cafe. Banana się trochę przeraziła, że jem odpadki z talerzy po jakichś innych ludziach. Nasza przygoda zaczyna się w Sikihor. O 6 rano wypływamy promem do Dumaguete. Lądujemy o godzinie 8, tam czeka na nas wynajęte auto. Lecimy do galerii handlowej kupić najpotrzebniejsze na tripa rzeczy. Później wybieramy się do Bows Cafe i ustalamy plan tripa. Ruszamy tu z Dumaguete i będziemy lecieć dookoła całej wyspy. Tutaj będzie nasze pierwsze miejsce, w którym się zatrzymujemy, ale chcemy przelecieć dookoła całej wyspy Negros, co zajmie nam około miesiąc czasu. Po miesiącu powinniśmy wrócić z powrotem do Dumaguete i na Sikihor. Okej, no to oficjalnie zaczynamy naszą przygodę. Jest z nami Ula, Banana, Nikolas, ja i kamerzysta Pawcio. Wystarczy już tego gadania, lecimy do pierwszego miejsca docelowego na naszej trasie, czyli Cove Paradise Beach and Dive Resort. Ekipa już czeka w aucie, ja właśnie do niego wsiadam i pytam się, czy lecimy. Lecimy? Włącz radio. Co włącz radio, kurwa? Tak właśnie mówię! Jedziemy w kierunku miasteczka Siaton, czyli miejsca, w którym znajduje się ten resort. Zostało jeszcze 35-36 km. Jedziemy bardzo powoli, bo Filipiny to kraj nieprzewidywalnych kierowców. I wszystko to, co tobie by się wydawało, że oni nie zrobią, to oni właśnie to zrobią. Więc lecimy powoli, nigdzie nam się nie śpieszy. Zatrzymaliśmy się, żeby nakręcić kilka ujęć z drona. Jest dosyć mocny wiatr, ale spróbujemy. Lecimy. A przynajmniej przejechać, że ty sobie tutaj robisz plik, 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 a on śmiga, nie? Jesteśmy w miasteczku Zamboangueta, chyba tak to się wymawia. Idziemy sprawdzić lokalny market
i ogólnie zobaczyć, czy jest tutaj jakieś centrum, powiedzmy, w którym można by było kupić parę gadżetów pod podróż naszą. Mają tutaj centralnie słonecznik, słuchajcie. I co ciekawe, on powiedział, że to jest dla kurczaków, a nie dla ludzi. We are eating that in Poland, people. Także drodzy widzowie, właśnie byliśmy w Zambuangeta. Teraz w tym momencie ruszyliśmy, stanęliśmy na sekundkę, żeby właśnie sprawdzić lokalnej kuchni. Jak widać, nie jest nic specjalnego, pan kamerzysta może pokazać do środka, jak to mniej więcej wygląda. Tak, same warzywka jem aktualnie. Mamy około 30 km do następnego resortu. Tak, Ula już się śmieje. Nasza sympatyczna dusza dzisiejszej imprezy i wyjazdu, ale myślę, że będzie tak do samego końca. Miało być krócej! Photos for you also. Mm-hmm. No, photos we have a lot. Yeah? We have a lot. You can have we better. We just had a photograph from the German okay. Underwater magazine. Uh-huh. A drone? Yeah. Yeah, of course. Okay. Yeah. You can suggest us also what you prefer to show and things like that. Actually, the resort, I mean, it's not big. But z pozycji wody, wiesz, byłoby mega fajnie, nie? Gonna show the diving center there. Yes, yes, in a nice room. Yeah. Okay, always working. Okej, słuchajcie, zdradzę wam teraz nasz pomysł na podróżowanie za darmo przez miesiąc po Wyspie Negro. W związku z tym, że nie jesteśmy super bogaci i nie mamy za bardzo pieniędzy, wymyśliliśmy sobie, że mamy zdolności i wartość, którą możemy dać właścicielom resortów w postaci filmu promocyjnego i reklamy na naszym kanale na YouTube i Instagramie. I postanowiliśmy, że będziemy jeździć po najfajniejszych miejscach na tej wyspie, rozmawiać z właścicielami i im to proponować. I właśnie jesteśmy w pierwszym miejscu, które wybraliśmy i właściciel resortu się zgodził. Niestety tylko na jedną noc możemy zostać, bo od jutra wszystko jest zabukowane, ale dla nas, jako przetarcie szlaków, pierwsze koty za płoty, zajebista wiadomość, czyli jest coś w tym szansa jakaś, okej, tak to powiem. Na końcu filmu będzie ten film, który zrealizowaliśmy właśnie dla tego resortu. A teraz chodźcie, like MTV Cribs, zobaczyć naszą chatę. Tak, właśnie, to jest nasza chata, 4000 peso. Za 5 osób tutaj może spać, dorzucili dwa materace. To jest Nikolas, który przygotowuje kamerę pod gimbala, który będzie nam pomagał w realizacji tego filmu. No i tyle, jesteśmy mega podekscytowani, bo udało nam się w pierwszym resorcie załapać od razu deala na darmowy pokój. Zapowiada się dobrze miesięczny trip. Yeah. I think you're gonna be happy with that. If there's anything more, just let us know or Tobias. Okay, thank you so much. Okay. Drugi dzień w tym fajnym miejscu. Jesteśmy zadowoleni, bo właściciele resortu zgodzili się, żebyśmy zostali na drugą noc. Znaczy w sumie sami to zaproponowali. Mamy więcej czasu na to, żeby ukończyć ten film dla nich. Troszeczkę jest lipa z pogodą, deszcz padał przed chwilą, teraz jest mega pochmurno. Liczymy na to, że się rozpogodzi, jeżeli nie jutro, jeszcze będziemy mieli na to trochę czasu. Później pojedziemy do miasta, coś tam pokręcić, miasteczka. No a teraz siedzimy i jemy śniadanie. Smacznego i miejcie wspaniały dzień, jak to mówi Krzysztof Król z Tajlandii. Pozdro Krzysiu, jeśli to oglądasz. Peace. Trzeci dzień naszej podróży. Opuszczamy ten resort, spędziliśmy tutaj dwie noce. Było bardzo fajnie, dużo pracy, ale też dużo zabawy, fanu. Uderzamy teraz do bardziej luksusowego resortu, w którym noclegi są za 11-12 tysięcy peso. Zobaczymy, czy tam uda nam się zostać za darmo. Jeśli nie, to wybierzemy jakąś inną, tańszą opcję, tego jeszcze nie wiemy. Teraz idziemy dać filmik właścicielowi i ten filmik możecie właśnie teraz zobaczyć.